Pierwszy moment, kiedy to się jakkolwiek pojawiło, to było kiedy w przedszkolu jeden kolega szpanował, że jego babcia i dziadek codziennie rano jeżdżą na wrotkach dookoła stawu na polu mokotowskim. I zrobiło to na mnie wrażenie, że są tacy młodzieżowi w świetnej formie. Poczułem rozgoryczenie i zaatakowałem w domu mamę, dlaczego moja babcia i mój dziadek nie jeżdżą na wrotkach dookoła stawu na polu mokotowskim. Mama była trochę zaskoczona. Spytała, dlaczego by mieli jeździć. Więc powiedziałem, że dziadkowie i babcie innych dzieci tak robią. Więc mama najpierw powiedziała, że wiesz, twoja babcia i dziadek mieszkają w Düsseldorfie, więc nie wiemy, co robią tak naprawdę rano. Może na tych wrotkach jeżdżą, chociaż nie sądzi. Więc pytałem, dlaczego nie sądzi. Powiedziała, że wydaje jej się, że jej rodzice uważają się za zbyt poważnych ludzi jednak, żeby zajmować się takimi rzeczami, mają dużo innych obowiązków, ale przede wszystkim oni przeszli straszne rzeczy. Więc pytałem, kiedy? I mama powiedziała, w czasie wojny. I na tym stanęło. Nie powiedziała tego takim tonem, żebym się nie dopytywał, ale ja też miałem na tyle rozumu, żeby nie chcieć jako dziecko słuchać o strasznych rzeczach z czasów wojny, bo wiedziałem, że to nie zrobi mi dobrze. To był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle pojawił się taki temat. Ale tak, oni mieszkali w Düsseldorfie, więc nie spotykałem ich za często. Wyjechali w okolicach 68, ale w związku z tym, że mama nie chciała wyjechać, ponieważ jak się wyraziła, nie będzie żaden kutas jej mówił, gdzie ona ma mieszkać, myśląc o Gomułce. To wyjechali tak, żeby nie robić jej problemów. To znaczy tak spróbowali. Dziadek był profesorem chemii, miał dużo ofert, jak się okazało, że wyjeżdża za żelaznej kurtyny. Wybrał ofertę taką geograficznie najbliższą, ale też kulturowo mu najbliższą. On był tak zwanym Jeke, czyli wielbicielem niemieckiej kultury, mimo że przeszedł obozy, przeszedł wojnę i tak dalej, to mu zostało. I mówił po niemiecku równie dobrze, co po polsku. Więc wziął ofertę w Düsseldorfie i najpierw wyjechał na jakąś konferencję gdzieś do Francji, potem wziął jakieś stypendium, też gdzieś na zachodzie i tak krok po kroku odcinał więzi, ale cały czas oficjalnie był zatrudniony, on wtedy na Lubelskim Uniwersytecie pracował. Odcinał więzi, a babcia pracowała nad tym, żeby do niego dołączyć. I ostatecznie chyba w 71. czy drugim zamieszkali w Düsseldorfie już na stałe, ale zachowali polskie papiery. No niemniej był to wyjazd związany z 68. Oni już nie chcieli dalej funkcjonować w systemie, który zresztą sami budowali wcześniej. A przynajmniej babcia. Babcia była z Warszawy, z warszawskiej rodziny zamożnej, śródmiejskiej. Żyli już przed wojną, to znaczy już kiedy moja babcia była na świecie, to żyli z kamienic i sklepów bławatnych tak zwanych. Byli ortodoksyjni, ale mówili po polsku pięknie. Teraz to się wydaje w ogóle dziwnym połączeniem. Właśnie zamożność, ortodoksja, mówienie płynnie po polsku, życie w centrum Warszawy, ale tak naprawdę bez kontaktu z ludźmi spoza środowiska żydowskiego. A przy tym świetna znajomość kultury polskiej, ale o tym za chwilę wspomnę, co to było za podejście. W każdym razie, no oni tak żyli, było trochę takich rodzin. Babcia i jej siostry w nastoletnim wieku poszły w radykalny komunizm, brały udział w marszach, były zatrzymywane, rodzina musiała je tam wydobywać. Jest taka anegdota o tym, jak ich dziadek, czyli Aaron Horowitz, który miał tyle rozsądku, że przed wojną on był właśnie największym kamienicznikiem w rodzinie i w jego rodzinę poniekąd wrzenił się mój pradziadek z Milsztajnu, bo to była warszawska rodzina Milsztajnów, którzy się od początku XIX wieku zajmowali, mieli tartak na Solcu, zajmowali się drewnem i powoli awansowali społecznie. Aż do tego momentu, kiedy mój pradziadek mógł się ożenić z córką Chorowica, z Chorowiców, duży prastary ród żydowski, a do tego kamienicznicy. Ten Aaron Horowitz, jego teść, wezwał jego córkę, czyli siostrę mojej babci,
Hankę na rozmowę, żeby mówię, bo ona była najstarsza, wyjaśniła, o co chodzi z tym komunizmem. I ona mu wytłumaczyła. Tam był taki punkt w tych tłumaczeniach, no bo to miało być realistyczne, więc mówiła dziadkowi, że ta kamienica, w której właśnie są, by należała do ludzi, którzy w niej mieszkają. To była taka spółdzielnia. Wszyscy po prostu, i dzięki temu, że to by należało do wszystkich, to wszyscy by razem o to dbali i nikt by nie zarabiał na tym, dlatego że mieszkanie jest prawem człowieka, a nie towarem. Na co podobno, wszystko to znam z opowieści, nawet nie wiem, czy to się odbywało po polsku, pewnie tak, ale kto wie, Aaron Horowitz na wszystkie swoje wnuki mówił żydowskimi imionami, zależnie od tego, co one sobie myślały. Wiemy to z testamentu, który zostawił już w Izraelu. W każdym razie on powiedział, no dobrze, no ale jeżeli będzie tak, jak mówisz, to w tej układance kim ja będę i z czego ja będę żył? A Hanka powiedziała, ty dziadziu będziesz cieciem. No i wtedy kazał się wynosić i więcej w ogóle z nim nie rozmawiać na takie tematy. Więc panował pewne niezrozumienie dla postępowych idei lewicowych w rodzinie. Hanka niestety wyjechała do Związku Radzieckiego w najgorszym momencie, w 1937 roku. Z 10 lat miała koszmaru, przeżyła, ale nigdy potem już nie była, no nie była do końca sobą. Babcia Celina, czy jak nazywał ją dziadek, jej dziadek Aaron, Cyrla, ona wyjechała rozsądnie w 1941 i potem wróciła, żeby w zasadzie przejmować władzę poniekąd. Choć ona była wykształcona, była intelektualistką, więc ją rzucili na odcinek kultury. Została pierwszą szefową Iskier i przez lata zarządzała Iskrami. No potem w latach 60. to się zaczęło psuć. Ja wyciągałem papiery IPN-owskie z ciekawości. Wiele tam nie było ciekawych rzeczy, potem było dużo pomyłek, co mnie irytowało, bo ja przez lata się znaczy pracuję wciąż jako genealog, więc bardzo mnie irytuje taka niestaranność, że ktoś był ciocią zamiast siostrą i tak dalej. No niezbyt to jest wiarygodne wszystko. Niemniej było tam parę cennych rzeczy i donosy właśnie, dużo donosów, głównie w latach 60. pokazujące, jak babcia wykorzystywała wszystkie swoje wpływy, żeby po pierwsze dowiedzieć się, co się dzieje, a po drugie wtedy krążyła taka idea w kręgach władzy takiego dużego procesu wpływowych Żydów, starych komunistów, który by pokazał, że partia się oczyszcza ze stalinowskich złogów, z terroru i, no i właśnie z tych obcych wpływów i teraz już będzie naprawdę Polska i tak dalej. I to w różnych środowiskach szukano kozłów ofiarnych. I w jakimś momencie trafiło też właśnie na kulturę i kręcili jakąś sprawę na temat, bo babcia była odwilż, to przekazała książkę taką odwilżową, bo ona w pewnym momencie, już nie w Iskrach, tylko już nie wiem, jak to się nazywało, ale zajmowała się prawami do polskich książek, do wydawania ich w innych krajach. I w Izraelu opublikowano właśnie jakąś taką odwilżową książkę, już nie pamiętam jaką, dzięki niej. A chwilę potem kurs się zaostrzył znowu i no i w związku z tym to uznano, że to może, można przedstawić to jako zdradę, jako działanie na niekorzyść partii, a zatem tym samym narodu i Polski i tak dalej. Zwłaszcza, że to w Izraelu, czyli że ci straszni prozachodni Żydzi, którzy pokonali naszych kochanych Sowietów w postaci Arabów, to wtedy, to Słonimski wtedy napisał, że on rozumie poniekąd argument, że nie można mieć dwóch ojczyzn. Ale dlaczego Egipt? To właśnie było wtedy, że nagle Arabowie okazali się naszymi przyjacielami Sowietami, a Żydzi naszymi wrogami Amerykanami. Nie udało się, jak wiadomo, tego procesu zorganizować władzom. Trudno powiedzieć, czemu, to nie jestem historykiem, ale wiem, że babcia bardzo wtedy walczyła i to się ciekawie czyta, bo widać, jakie miała wpływy. Rzeczywiście, kogo znała, z kim ją łączyły, jakie więzi. Dziadek to była inna historia. Dziadek, być może jak każdy w miarę wrażliwy człowiek, czuł pociąg do
do lewicowych ideałów, ale on nie komunizował przed wojną za bardzo. On był raczej łobuzem, a jednocześnie dobrze się wykształcił. Miał w ogóle żonę pierwszą, nie Żydówkę, która zmarła. Zachorowała i zmarła i dopiero jego druga żona już po wojnie, to była moja babcia. On został po wojnie, no właśnie z powodu przekonań jednak bardziej lewicowych niż jakichkolwiek innych. I robił też całkiem dużą karierę, no dopóki się nie okazało, że on nie jest, że jest bardziej wierny różnym innym zjawiskom niż partia komunistyczna. I w momentach, kiedy trzeba wybierać etycznie czy moralnie, wybierał nie tak jak należy. Pozbawiono go różnych orderów, różnych rzeczy, które dostał wcześniej. Ja znalazłem kiedyś jakieś takie stare pudełko, gdzie były tam ordery budowniczego PRL-u i tak dalej. Różne pamiątki po nim. Ale zdaje się, że oficjalnie wszystkich go pozbawiono zaszczytów za jakąś tam katastrofę fabryki amunicji, o której on mówił. On uprzedzał, że to się wydarzy, ale no, przyjechał ktoś ważny, więc ją otworzyli, wybuchło. Miał wskazać sabotażystów i mu powiedzieli, że to są wszystko legendy rodzinne, być może wyglądało to wszystko kompletnie inaczej. Niemniej taka szlachetna historia rodzinna jest taka, że on miał wskazać sabotażystów, bo inaczej oni wskażą jego. I właśnie wtedy babcia Celina użyła swoich kontaktów, żeby jego nie wskazali, niemniej został pozbawiony wszystkiego. Nie wiem. Wiem, że był wpływowy tuż po wojnie, jeśli chodzi o przemysł, a potem został oddelegowany do pracy naukowej, co zawsze w tamtych czasach świadczyło o tym, że ktoś był potrzebny, ale niewystarczająco lojalny. Trafił do tego słynnego ośrodka. No, on był specjalistą od chemii atomowej. Więc gdyby Polska pracowała nad bombą, to on byłby jedną z istotnych osób. Na szczęście nie pracowała, bo dzięki temu mógł wyjechać. No ale to są rzeczy, które się dowiedziałem dużo później. A po kolei zaczęło się od tych wrotek. I oni czasem przyjeżdżali do nas, my czasem do nich. To zawsze było wymagało pewnych zabiegów, no bo oni mieszkali na zachodzie. Ale dawało radę. I oni dawali radę przyjeżdżać w zasadzie prawie co roku, w okolicach grudnia. Babcia naciskała, żeby była choinka, żeby były prezenty. Dziadek Karol mówił: Celinko, czy ty po to się uwalniałaś z tego wszystkiego, żeby teraz przyjmować to, coś gorszego? A ona mówiła: nie o to chodzi, dobrze wiesz, że nie o to chodzi. Ja nic nie przyjmuję. Chodzi o to, żeby dzieciom nie było przykro. Inne dzieci dostają prezenty, mają choinki. Nie chcę, żeby oni się czuli gorsi. Dopiero lata później się dowiedziałem, że jednocześnie co roku jeździła na Pesach do Mea Shearim, do swojego brata, który nie został komunistą nigdy. I tam z kolei obchodziła z nimi Pesach. Twarda komunistka. Niemniej jak umierała w 93. No w każdym razie jak umierała, dostała to standardowe pytanie w tym düsseldorfskim szpitalu. Czy życzy sobie rabina, pastora, czy księdza? Powiedziała: nic z tych rzeczy. Opowiadała, nie mi, ale mama mi opowiedziała. Opowiadała swojej jedynej córeczce, o swoim ojcu kiedyś. Ojciec Mojsze, ten właśnie, co się brzenił w Chorowiców. Są różne historie o nim, raczej stawiające go w świetle takim, powiedziałbym, pobłażliwym. To znaczy, postrzegany był pobłażliwy, tak czy inaczej, w słowach babci był człowiekiem najlepszym, jakiego ona w życiu spotkała. Mądrym, dobrym, czułym, empatycznym, wrażliwym, spokojnym. Same zalety. I widziałem jego zdjęcia, rzeczywiście wyglądał na bardzo, bardzo łatwego do polubienia człowieka. Był też bardzo religijny. Większość czasu spędzał na czytaniu ksiąg. Był moment, kiedy jego teść próbował powierzyć mu obsługę jednego sklepu bławatnego. Był zbyt empatyczny i dbał o wiele bardziej o interes klientów niż właściciela sklepu, więc to jest jedna ze znanych historii rodzinnych. Teść wziął go na rozmowę i powiedział: Mojsze,
ja ci będę płacił co miesiąc. To mi wyjdzie taniej, niż żebyś ty prowadził mój sklep. I mu płacił za to, że Mojsze nie prowadził jego sklepu żadnego i wychodził na tym lepiej. Tak czy inaczej był wspaniałym człowiekiem. I mówiła babcia Celina, że jak miała kilka lat, przyszedł Jom Kippur i no ona nie używała takich słów. Przyszły święta żydowskie i on z jakimiś innymi ludźmi żywego koguta, który strasznie się darł i pierze leciało, okręcił sobie parę razy nad głową, a potem mu uciął głowę. No i ona wtedy zrozumiała już jako dziecko. Nawet najlepszego człowieka, najbardziej kochanego i empatycznego, religia doprowadza do szaleństwa, do okrucieństwa, do sadyzmu, do takiego prymitywnego po prostu, takiego zabobonu. Wtedy zrozumiała, że religia jest złem, każda. To jest jej opowieść. Ona, dla niej narracja była bardzo ważna, więc te wszystkie historie są, bardziej mówią zawsze, więcej mówią o niej niż o tym, co się naprawdę wydarzyło, ale to też dobrze. Też się dobrze czegoś dowiedzieć w jej własnych słowach o tym, kim ona była. Więc ona do końca twardo właśnie, i zresztą dziadek Karol też, tylko że dziadek Karol nie pochodził z tak w taki sposób ortodoksyjnej rodziny. On był z rodziny, która się utożsamiała z niemiecką kulturą żydowską. Czyli taką jednak, no powiedzielibyśmy, mniej fundamentalistyczną. To nie jest przypadek, że brat mojej babci, który też przeżył wojnę, po wojnie osiedlił się z żoną i z dziećmi w Measzearim. To było naturalne środowisko. Mimo, że mówili pięknie po polsku, mimo, że w zasadzie w Warszawie żyli w otoczeniu nieżydowskim, to najbardziej naturalne dla nich było, że zamieszkałem w Measzearim i tam rzeczywiście mieszkali całe życie. Odwiedziłem ich tam już po śmierci babci, bo babcia nie podobał się pomysł, żebyśmy mieli kontakt ze sobą. Uważała, że my się znienawidzimy, że jesteśmy już zbyt daleko od siebie. I zdaje się, że rzeczywiście Wewek, jej brat, nie był zachwycony jej stylem życia i tym, w jaki sposób potomstwo spłodziła i wychowywała. Jak przyjechaliśmy, to samo podobieństwo mimiki, tembr głosu, jakieś takie manieryzmy rodzinne były tak silne, że to natychmiast pokonało wszystko. Krew okazała się ważniejsza niż cokolwiek innego. Bardzo było fajnie z nimi. Ale to zaraz do tego dotrę, bo miałem mówić o sobie i swoim. Więc tak, najpierw te wrotki, no i potem sobie żyliśmy. W ogóle nie było w naszej rodzinie żadnej tradycji ani religii. Owszem, była choinka, bo nalegała babcia Celina, ale poza tym nie było nic. Nie chodziliśmy nigdzie, nie byliśmy, nawet nie braliśmy udziału w takim życiu kulturowym żydowskim, typu obozy w Śródborowie, czy ja się o tym wszystkim dowiedziałem dużo, dużo później. A zarazem to nie było ukrywane. To był temat, który był jeden z wielu tematów, które są na wierzchu. Czasem się pojawiały w taki sposób prosty, znaczy prosty, w taki sposób codzienny, zwyczajny, że pamiętam na przykład, że był jakiś tam teleranek, tam 50-15 i było o Einsteinie i było takie efektowne ujęcie, które operator wymyślił, że jakaś taka ręka rzuca paszporty na stos, jeden za drugim i głos z offu mówi: Albert Einstein był zarazem Francuzem, paszport, Szwajcarem, paszport i tak dalej. Czyli kim był tak naprawdę? Nie wiemy. I mama zza moich pleców: jak to nie wiemy? Kto nie wie? Może wy nie wiecie? I takie momenty pamiętam, że to jest, że to jest obecne na różne sposoby. Zresztą swoją drogą w podobny sposób pamiętam również głos mamy zza pleców, jak wyszła książka i film Sąsiedzi. I Kwaśniewski przepraszał i tak dalej. Była wielka sprawa w polskich mediach. Dla większości ludzi w tym kraju to był straszliwy szok. I pamiętam, jak właśnie w wiadomościach, w któregoś tam, w jakimś tam kanale telewizyjnym mówili o tym takim tonem, właśnie poruszeni bardzo, jaki to jest wstrząs, mówili, że właśnie okazuje się coś tak, i tak dalej, i tak dalej. I mama znowu ze moich pleców mówiąca: o, odkryli pierwszą z tych stodół. Więc to nigdy nie była trauma czy tajemnica. Natomiast pamiętam dokładnie moment, kiedy
kiedy można powiedzieć, że zostało to nazwane wobec, znaczy ja sam domagałem się, żeby to zostało nazwane wobec mnie, było to tak, że miałem lat 11, może 12 już i zacząłem się orientować, że bardzo dużo z takich, żyliśmy bardzo dużą kulturą, teatr, opera, balet, książki, muzyka, filmy, zacząłem się orientować, że bardzo duża część z tego, co jakoś jest mi bliskie, zwłaszcza poczucie humoru, które mnie śmieszy, że tam są jacyś Żydzi ciągle. Albo główny bohater jest Żydem, albo autor, ale że ten temat się pojawia i że no, zazwyczaj to się nakłada właśnie na to, że oczywiście były przypadki zupełnie inne, był Hrabal, którego już wtedy uwielbiałem, ale nawet u niego czasem się pojawiał ten wątek. I tak czułem, że coś tu jest, kurczę, nie fair, jakby, że jest najwyraźniej kultura, do której jest mi blisko, czy przynajmniej poczucie humoru, które jest mi bliskie, ale niedostępne. Ja nie należę, to co ja mam zrobić? Poszedłem do mamy na skargę i spytałem ją, dlaczego? Wyjaśniłem, że tutaj właśnie ten jest Żydem, tu jest o Żydach, to wszystko mi się podoba, to mnie śmieszy, dlaczego ja nie mogę być Żydem? Ona powiedziała, a dlaczego nie możesz? Więc mówię, no właśnie nie wiem, to jest niesprawiedliwe, to jest niesprawiedliwość. Ona mówi, ale jesteś pewien, że nie możesz? Więc mówię, ale co masz na myśli, dlaczego? Więc ona mówi, no bo przecież jesteś. Więc ja mówię, ale jak jestem? Ale dlaczego ja nic nie wiedziałem? No ona mówi, nie wiedziałeś, bo nie słuchałeś, mówiłam ci. Nigdy nie słuchasz, co się mówi w domu, i przez to potem nie wiesz podstawowych rzeczy. Wszyscy wiedzą, spytaj twojej siostry. Wszyscy wiedzą, to tylko ty jeden nie wiesz, bo nie słuchałeś, bo nie uważasz, jesteś, więc dostałem od razu poczucie winy, jednocześnie z informacją, że udało mi się należeć do tego wybitnego rodu humorystów. I od tamtej pory zacząłem się interesować. Zaczęło się oczywiście na sposób wschodnioeuropejsko-polski, czyli rzuciłem się na literaturę zagłady. Zacząłem czytać wszystko. Zaczęło się od Zdążyć przed Panem Bogiem, a potem już Równo. Nikt tego nie nadzorował, więc czytałem jakieś koszmarne rzeczy, jakieś opisy szczegółowe. No, wpłynęło to na mnie nie najlepiej. To znaczy, na pewno mnie pogłębiło, a zwłaszcza tendencje do melancholii, ale nastawienie do świata i do człowieka jako takiego nie rozwinęło mi się. A zwłaszcza udział w jakichś takich tłumnych emocjach. Do dzisiaj to jest niedostępne dla mnie. To znaczy czuję się niezręcznie nie tylko w kościele, co by było naturalne, ale w synagodze też. Właściwie w każdym momencie, kiedy tłum unosi się wspólną emocją czy przeżyciem duchowym. Na festiwalach muzycznych nie ma szans, żebym się czuł dobrze. Wszystkie takie okazje mnie irytują i męczą. Wolę sam. Może to jest jakieś dziedzictwo właśnie takiego wychowania. Przesłanie, które dostawaliśmy nie wprost, było takie, że tak, jesteśmy inni i dzięki temu być może jesteśmy trochę lepsi. Może nie, ale na pewno nie gorsi. To wiadomo na pewno. Gorsi na 100% nie. Być może to była reakcja na jakieś wcześniejsze pokolenia, wcześniejsze podejście, ale to się udało bardzo dobrze. To znaczy i ja, i moje siostry bez zupełnie żadnych racjonalnych podstaw jesteśmy w głębi duszy przekonani, że jakoś jesteśmy lepsi. Nie wiadomo jak, jest to kwestia tajemnicza, przez tą inność być może. W każdym razie nigdy nie bałem się inności, nie bałem się działać i szukać inaczej niż wszyscy. Więc tyle jeśli chodzi o żydowskie wątki w naszym życiu codziennym, w moim dzieciństwie, bo naprawdę nie było nic innego. Jak przyjeżdżali dziadek z babcią, było wspaniale, ale nie pojawiały się żadne wątki dotyczące wojny. Czy raz pamiętam, jak byliśmy w Düsseldorfie i dziadek miał Mercedesa, bardzo ładnego, ciemnozielonego, i podjechaliśmy do bramy garażu i ona się zaczęła otwierać sama. Pewnie coś tam nacisnął, nie zauważyłem, ale zobaczyłem tyle, że magicznie ona się otwiera sama. 80 któryś, to było wstrząsające, więc się bardzo podekscytowałem. I zacząłem pytać właśnie, jak to jest, dlaczego, jak dziadek to załatwił. I babcia natychmiast wtedy
W sumie to jest charakterystyczne. Babcia zaczęła tłumaczyć, że to jest konieczne, dlatego że Karol w czasie wojny został bardzo, bardzo skrzywdzony i trudno mu jest prowadzić auto, trudno jest mu otwierać bramę, więc potrzebne są te ułatwienia. Nie tak, że to jest luksus, jakiś zbytek. Nie, nie, nie. Żadnego luksusu. To jest konieczne. I tak dyskretnie mi pokazała, że on ma tutaj na przegubach jakieś ślady. I potem taką wersję słyszałem, że on został w jakimś momencie ukrzyżowany przez UPowców, uratowany przez Polaków. Po tam dwóch dniach czy trzech. Wiele lat później, już nie mogę tego w żaden sposób sprostować, no bo ich już nie ma, ale trafiłem na jakieś świadectwo człowieka, który pracował, dziadek wtedy w Drohobyczu, dość długo zarządzał jakąś fabryką w czasie wojny, zanim w końcu go wysiudali. I jakieś zeznanie, jakiegoś chyba Polaka, który tam pracował, w którym on podaje jednak taką wersję, że on został pobity przez Ukraińców na zlecenie Niemców i że próbował sam popełnić samobójstwo. A nie, że został ukrzyżowany. Nie wiem. Nie wiem, już się nie dowiem. Niemniej miał te ślady. I to też był taki moment, kiedy te koszmary wojny nagle pojawiły się w codziennej rozmowie. Na chwilę. Dziadek w ogóle był bardzo fajnym człowiekiem. Był bardzo taki dystyngowany, spokojny. Mówił mało, ale smacznie. Przy czym zachował też w pamięci bardzo dużo takich galicyjskich, chłopskich powiedzonek, których używał w razie potrzeby. Typu, co się naliżesz, to się nie najesz. Typu, no wiedział czasem, że Celinę, kiedy doznawała uniesienia ideologicznego albo innego, najprościej było usadzić czymś takim. To i mówił wtedy: Celinka, ty chcesz sobie wesele urządzić dupą twojej córki. I ona się uspokajała od razu. Miał parę takich bonmotów. I wiem tylko, że jego tata, to mi mama opowiadała, bo ona pamiętała jeszcze, jak była mała, bo oni w Warszawie żyli po wojnie, również jego tata przeżył wojnę, że jego tata czytał gazetę z jakimiś dziwnymi literkami, a co piątek wychodził. Poza tym siedział cały czas w domu, ale co piątek wychodził. Aha, jeszcze mama mówiła, że mówił śmiesznie po polsku. Że co piątek wychodził i rodzice mówili, że on idzie na nożyki. I mama sobie wyobraża, że on idzie grać na podwórku w ten, no bo co innego. Jest pochowany na Okopowej, którą teraz zarządzą, ale odwiedziłem go pierwszy raz tak naprawdę dopiero jak zacząłem tam pracować, ale nie jako dyrektor, tylko jako inwentaryzator na grobków lata temu. Więc korzenie dziadka były trochę inne. On nie był z takiej właśnie rodziny ortodoksyjnej. On był generalnie wychowany w środowisku, gdzie były kontakty, no choćby ta pierwsza żona właśnie, nie Żydówka. Czytałem te wszystkie rzeczy, aż już miałem dość. Wtedy przeszedłem do science fiction i zwłaszcza do Lema. I czytałem bardzo dużo tego i trochę jakoś tak się dystansowałem od tego świata. I ten temat był obecny, ale tak trochę w sumie jako ciekawostka. Jest coś takiego i można czasem tego użyć jakoś. Aż do 94, wtedy pojechaliśmy do Izraela pierwszy raz. No, fajna wycieczka, nie było jeszcze wtedy chyba normalnych lotów. W każdym razie kupiliśmy wycieczkę tam śladami Jezusa czy coś w tym rodzaju. Co nie było złe, jak się okazało, bo było bardzo dużo przystanków. Po drodze zwiedziłem kawał Izraela. Co prawda większość to były tam jakieś studnie, z których czerpała wodę święta, nie wiem, ktoś tam. Ale no, były też groty Qumran, był, nie było Eilatu, ale było Morze Martwe, była Galilea, była Tweria, w sensie jezioro Kineret, no wszystko za jednym zamachem. Była nawet kolacja w namiocie Beduina, który bardzo przypadł do gustu wszystkim paniom. Dlatego to była specyficzna wycieczka, to znaczy każdego dnia ubywało trochę ludzi. Moją mamę to bardzo niepokoiło, no bo jednak wiadomo, no, kraj w stanie wojny w zasadzie. To był czas też chyba drugiej intifady, nie pamiętam.
No i już na lotnisku lądujemy, wtedy te loty lotu lądowały o jakichś dziwacznych, chyba że to był czarter. No w każdym razie wylądowaliśmy tam w środku nocy. Wsiadamy do autokaru, pilot nas liczy, brakuje dwóch osób, super, jedziemy. No i mama już wtedy tak, zaraz, chwileczkę, jest środek nocy, to lotnisko, to jeszcze było to stare lotnisko, w środku niczego. No ale okej, okay. I tak dzień po dniu. W końcu dopadła, tam było parę kwestii, które mnie intrygowały, a mama lubi mieć pod kontrolą wszystko. Więc dopadła tego pilota, taki młody koleżka w takiej czapce kapitańskiej, jakiejś kupione w jakimś stoisku z pamiątkami. I zaczęła go przyciskać. No i on w końcu powiedział, że... Bo już wtedy połowy wycieczki już wtedy brakowało. Na koniec zostało z tej wycieczki 6 osób, a oryginalnie było chyba 28. No więc on powiedział, że chodzi o to, że to są gastarbeiterzy, że panowie jadą na budowę, a panie jadą jako gosposie pracować. Tylko że udają, że są na wycieczce śladami Jezusa, bo to wtedy nikt się nie przyczepi. No ale te ślady Jezusa są interesujące dla nich do momentu, aż dotrą w pobliże miejscowości, gdzie mają pracować i wtedy znikają bez słowa. Ale żeby o tym nie mówić za bardzo, no bo to dla biura podróży będzie też kłopotliwe, ale że oni wiedzą z góry, o tym są przygotowani, więc... No i okazało się w sumie, że te ślady Jezusa tak przez cały czas wycieczki to w sumie chyba były interesujące najwyraźniej tylko dla nas. A przynajmniej dla nas najbardziej, dostaliśmy do samego końca. Niemniej to też było bezpieczne, bo nie wiedzieliśmy, jak nas przyjmie brat naszej babci. Znaczy brat mojej babci, wujek mojej mamy. Z rodziną w Naharim. No jednak no goje po prostu, innowiercy, poganie, nie wiem, nawet nie, goje po prostu i tyle. Ale Lola, jego małżonka, przekonała go, że no, trzeba wyciągnąć rękę, że kto wie, każda kropla żydowskiej krwi się kiedyś może odezwać i człowiek może powrócić na łono. Więc żeby przeciwnie właśnie, zrobić taką kolację szabatową prawdziwą i pokazać, co jest rzeczywiście atrakcyjne. No w jej mniemaniu atrakcyjny był taki tłusty, zimny czulent bez przypraw. I wepchnięcie go jak najwięcej we mnie. To może akurat nie sprzedało mi judaizmu jako kuszącej nowej drogi. Ale sami w sobie oni byli wspaniali, oni byli uroczy. Wewek, jak miał paręnaście lat, to też jest kolejna legenda rodzinna, to był strasznie chorowity, był słaby. Poszli do lekarza i lekarz wziął rodziców na stronę i powiedział, że jemu to wygląda na takie początki stwardnienia rozsianego, to jest straszna choroba, ale że wydaje mu się, że na tym etapie można spróbować to zatrzymać czy spowolnić, jeśli by się udało mu znaleźć bardzo szybko bardzo energiczną i bardzo atrakcyjną żonę. Dożył prawie do 90, a ona ponad setkę, chociaż nie wolno było mówić ile ma lat, bo ona się oburzała, twierdziła, że ma co najwyżej 92. Do końca bardzo dbała o to, żeby jej nie urażać, nazywając ją jakąś sędziwą panią. Na pewno nie miała powyżej setki, jej zdaniem. Wszyscy uważają, że miała, no ale nie bardzo się już da sprawdzić. W każdym razie ona była córką kowboja, to znaczy, owszem, ortodoksyjnego Żyda, ale który zawodowo zajmował się przeprowadzaniem ogromnych stad bydła na targ w Ołomuńcu. To była Galicja. I jeździł na koniu, w kapeluszu, co prawda z brodą, ale, no, ale taką miał pracę i on miał córkę, blondynkę, niebieskooką, która też jeździła na koniach. Była dobrze taka zgrabna, umięśniona, odpowiednio. A do tego ortodoksi. No i najwyraźniej rodzice mojej babci i Wewka uznali, że dla ratowania życia ich syna to jest konieczna będzie właśnie córka kowboja. Udało się. Udało się. Ona go w ogóle przez Syberię przeprowadziła, bo jedna z pierwszych rzeczy, która nam mówiła, a czy ty wiesz, że Wewek dzięki mnie na Syberii ani razu nie złamał koszeru, ani razu. Nie wiem, jak to załatwiła, może sobie oplotła jakiegoś rabina dookoła palca i stawiał po prostu haszgachy na słoninie, na wszystkim. Nie chciałem wnikać. Tak czy inaczej, poznanie ich było bardzo fajnym, bardzo
dobrym wydarzeniem w moim życiu i potem wielokrotnie przez telefon rozmawialiśmy, odwiedzałem ich tam. Lola zresztą nawet mówiła, że jej największe marzenie to jest przyjazd chociaż raz jeszcze na chwilę do Polski, ale że nigdy tego nie spełni, bo by widziała krew żydowską na każdym kamieniu. To były ładne słowa. To mi umożliwiło potem zrozumienie. Opracowałem potem przez lata jako, zajmowałem się tak zwanymi heritage tours. Jeździłem z Żydami z całego świata do tych małych miejscowości, z których ich przodkowie pochodzili. I wielu z nich miało takie podejście, tylko nie umiało tego tak ładnie nazwać. A poznanie Wewka i Loli też mi bardzo tak zwaną złożoność poznawczą rozwinęło. Było z nimi świetnie. Oni tacy barwni, tak pięknie mówili po polsku, nikt już tak nie mówi. Nikt nie używa w normalnej, codziennej rozmowie takich słów jak opieszały. A oni tak. Jeszcze byli szczęśliwi, bo przez 50 lat nie mieli publiczności. Mieli te swoje dzieci, urodzone na Syberii zresztą, więc mówiące kompletnym takim miszmaszem językowym, wnuki, które już nie były w ogóle zainteresowane przeszłością, a zwłaszcza językami wygnania. No i mieli tylko siebie. A w tym Measharim, no przed kim się popiszą tym, że mówią opieszały. A przy nas, wreszcie publiczność, która rozumie, o co chodzi. Wszystkie dowcipy wyciągnięte za brodę po prostu sprzed wojny. Wszystkie kalambury, wszystkie anegdotki. Pamiętam jedno do dziś o tym, jak Hasyt przyjechał do Oświęcimia, bo Lola była w ogóle z Oświęcimia, właśnie z Galicji. Przyjechał na dworzec, tam ze wschodniej Ukrainy, i znał tylko żydowski. Wysiadł na tym dworcu, wiedział, że ma na niego czekać lokalny kolega, więc go zaczął wołać po nazwisku. Koniec Polski! Koniec Polski! Więc go od razu zaaresztowali do więzienia za podburzanie. Tego typu historyjki. Było to urocze. Wewek siedział jak taki patriarcha za stołem, z ręką na lasce. Trochę mu drżała, ale no każdemu starszemu człowiekowi drży. Wygląda na to, że jeśli nawet miał kiedyś stwardnienie rozsiane, to rzeczywiście Lola temu zaradziła. W mytce z białą brodą, ładnie przystrzyżoną, siedział z twarzy bardzo podobny do mojej babci. I mówił, z rzadka się odzywał, ale mówił na przykład: Witek, a czy ty czytałeś Krzyżaków? No, miałem 14 lat. Mówię, nie no, wiesz, no Wewku, no, to nam każą w szkole robić. No nie robi się tego, co każą w szkole robić. Mówię, a czy ty czytałeś Potop? No nie no, mnie tak nie interesują te takie rycerskie historyjki jakieś o tam. A czy ty czytałeś Ogniem i Mieczem? No Wewek, no nie, no nie lubię, ja lubię science fiction, tam Lema. A czy ty czytałeś Pana Wołodyjowskiego? No też nie. To jest bardzo niedobrze. Ty to musisz przeczytać jak najszybciej. Więc ja mówię, ale Wewek, ale to jest okropne. To są okropne książki, ja tego nie cierpię. Mnie to w ogóle nie interesuje, ta cała szlachta, te wszystkie bitwy. Mam to gdzieś. A on mówi, Witek, twój pradziadek, a mój ojciec mówił tak. Ty chcesz żyć w Polsce? Ty chcesz żyć między Polakami? To ty musisz znać ich kulturę. Musisz znać tę kulturę, nawet jak jej nie lubisz. Nie ma znaczenia. Możesz się do Izraela wynieść, proszę bardzo. Możesz tam mieszkać, jak nie chcesz znać kultury. Ale jak chcesz żyć w innym kraju, musisz znać kulturę. Nieważne, czy ty te książki lubisz, czy nie. Polacy je kochają. Polacy te książki kochają, ty je musisz znać. Nie musisz kochać, musisz znać. Inaczej się wyprowadzasz. No więc było to zaskakujące. To była jedyna osoba w moim życiu, która tak bardzo naciskała, żebym przeczytał Krzyżaków i te książki. Był to właśnie ortodoksyjny Żyd w Measharim w 1994 roku. Nie przeczytałem ich do dzisiaj. Nie jestem w stanie się zmusić. Też były takie momenty, że Lola na przykład mówiła, była jakaś rozmowa o, nie wiem, mama coś prowadziła rozmowę o tym, chyba o różnicy między Aszkenazyjczykami a Sefardyjczykami, jak to jest w Izraelu, jak to wygląda, jak to się miesza. I Lola kręcąc go mówiła, czarne małpy. I Wewek w tym momencie mówi, Lola, tak się nie wolno tak mówić.
Ona mówi, no przepraszam, przepraszam, czarne małpy. Mówi, Lola, oni są od nas lepsi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że oni mają religię we krwi. My nie mamy. Dla nas to jest intelektualne. My idziemy w hasydyzm, my idziemy w komunizm, my idziemy w różne pomysły. Dla nas to wszystko jest praca umysłowa. A dla nich oni się nie zastanawiają. I opowiedział, jak prowadził sklep bławatny, bo przeniesie ten interes, Aaron Horowitz prowadził w Maaszarim sklepy bławatne. I Wewek, jego wnuk, to przejął. Prowadziłem sklep. I jest szabat, jest piątek. Chwila przed zachodem słońca. Przyjeżdża kabriolet, głośna muzyka. W środku trzy młode kobiety, bardziej rozebrane niż ubrane. Włosy na wszystkie strony. Ale wchodząc, dotknęły mezuzy i ucałowały. Dlaczego? Bo mają to we krwi. Nie walczą z tym. A nawet jakby próbowały, nie zwalczą tego. Jakby nie żyły, mają to w sobie. A my? My tego nie mamy. Jak chcemy, to mamy to w głowie, ale musimy i tak nad tym pracować i dlatego oni są lepsi. A Lola na to powiedziała, tak, Wewku, masz rację. Czarne małpy. Więc bo bardzo to było malownicze, ta para. I w jakimś sensie mi pomogła też zrozumieć, skąd wychodzę, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Uznałem, że to jest bardzo fajne. A poza tym przypominało mi różne rzeczy, o których czytałem w tych książkach, które mi się tak podobały, więc tym bardziej byłem zadowolony, że jakoś należę do czegoś niekonkretnego. Oni nam opowiadali mnóstwo historii niestworzonych. Byłem na ślubie bardzo ortodoksyjnym. Właśnie mając tam 90, to było, no 16 lat chyba, kuzynka Miri, biała jak śnieg, blond włosy, kręcone, gęste, ale takie białe, długie, szczupłe palce, niebieskie oczy. Lola mi ją pokazywała, mówiła, zobacz, zobacz, to jest prawdziwa żydowska księżniczka, to jest duma każdego ojca. Ale jak mnie wzięła na wycieczkę po Maaszarim, bo tych wszystkich kątach, gdzie turyści nie mogą wchodzić, trzymała mnie za łokieć, założyła mi myckę, ciągnęła mnie, wpychała mnie w różne klatki schodowe, mówię, zobacz, brudno? Śmierdzi? Więc ja mówię, nie, ale dlaczego? A tu zobacz. Śmierdzi? Nie, no pachnie ładnie, ale o co ci chodzi? To wracaj do Polski, powiedz tym antysemitom. U Żydów czysto i pachnie. Ale nie tylko temu miała służyć ta wycieczka. Chciałem pokazać, że to jest po prostu normalny kawałek świata, a być może przygotować mnie na to, że jej zdaniem tam powinienem żyć. Zresztą tam były takie dzieciaki, które się bawiły i usłyszałem, jak jeden krzyczy do drugiego, Dawid, kum! Więc mówię do Loli, Lola, w jakim języku oni mówią? Ona mówi, no a w jakim mają mówić? W jedynym. Ale jaki jedynym? Jaki to jest jedyny język? No po żydowsku mówią. Więc mówię, ale mnie uczyli zawsze, że jidysz to już jest język martwy. Martwy, o, to oni są martwi. Jidysz żyje, rozwija się. Więc to było wszystko pouczające, ale zaraz, mówiłem o tym dlatego, że Lola wtedy, a wiem, biegały takie dzieciaki z blond włosami. I ona też na ich widok mówi, o zobacz, wnuki Chmielnickiego. Było dużo momentów, kiedy czułem, że mam dostęp do tego, jak różne rzeczy, o których wiem, wyglądają z perspektywy przedwojennych, ortodoksyjnych polskich Żydów. Było to fajne. Cieszyłem się tym. Cieszę się, że ich zdążyłem poznać. Mamy kontakt wciąż zresztą z ich dziećmi, wnukami. Mam większą rodzinę w Izraelu niż w Polsce. I znam ich wszystkich. Jest jedna też odnoga taka, powiedzmy, bardzo do nas podobna. Bardziej do nas podobna. Już nie fizycznie, tylko jeśli chodzi o styl życia. Z nimi też mieliśmy dużo kontaktu. Tam też na ślubie byłem. Nawet dali mi przeczytać fragment niestety po aramejsku, więc troszkę tam poszło mi gorzej. Ale już wtedy byłem studentem hebraistyki i oni chcieli właśnie taki... dużo jeździliśmy, dużo było kontaktu, potem jeszcze z kolei zawodowo zacząłem jeździć, ale nigdy nie czułem, że... No nie było momentu, żebym poczuł, o, to jest moja druga ojczyzna, albo, że to jest moja pierwsza ojczyzna. Owszem, jak pierwszy raz tam lecieliśmy, to pamiętam ten szok, który też Filip Roth opisuje, że jak to, wszyscy są Żydami? Ktoś tam zamiata o pierwszej w nocy lotnisko, widać, że żyje mu się nie najlepiej i to jest Żyd? To jest potomek Rasiego, Lurii i Gaona z Wilna? Albo
członek tego samego narodu co Philip Roth i Albert Einstein i tak dalej. Jacyś menele, co idą po ulicy, to było z początku dziwne. Potem trafiłem na te znane cytaty, tam, co już nie pamiętam, że to Ben Gurion czy Golda Meir, ale mówili, że w momencie, jak w Izraelu będą kurwy i złodzieje i mordercy, to będzie już normalny kraj. Ale potem, jak tam przyjeżdżałem, lubię tam dużo rzeczy, ale to tyle. Lubię sobie ćwiczyć hebrajski, bo studiowałem dawno temu i zardzewiał mocno. Ale mam akcent taki, jak to mi powiedziała zresztą moja rodzina. Zresztą najmłodsze pokolenie, że przy nich może z tym hebrajskim tak trochę się hamował, bo jednak brzmię jak taki lektor z wiadomości telewizyjnych z lat 50. To niezbyt cool. Może przyjdzie na to moda kiedyś, ale w tym momencie raczej to się tak słabo tu. I w sumie mi się to skojarzyło. W trzeciej klasie liceum miałem takiego kolegę, który wychowywał się w Paryżu, a do Polski jak przyjeżdżał, to mieszkał tylko z dziadkami. I on mówił taką polszczyzną właśnie, dziadkową. No i to faktycznie, znaczy mi się to wydawało zabawne, ale myślę, że w codziennym życiu średnio to mogło mu wychodzić. Ale wracając do głównego tematu, to było obecne w liceum, nawet w jakimś momencie, jak były tam, każda klasa miała wybrać sobie jedną z polskich oficjalnych mniejszości narodowych i na jakimś tam szkolnym jarmarku czy czymś tam coś zrobić w tym kontekście. No to ja właśnie wypożyczyłem strój z Teatru Żydowskiego i kupiłem jakieś kiełbasy z indyka, je grillowałem i sprzedawałem. Napisałem tam, nagryzmoliłem, próbowałem koszer napisać, jeszcze nie miałem pojęcia, nie znam alfabetu. To było oczywiście na rzecz szkoły, ale ludzie byli bardzo podekscytowani. To też było dobre doświadczenie, że owszem, to specyficzna szkoła, specyficzne miasto i tak dalej. Niemniej wszystkie reakcje były pozytywne i pełne zaciekawienia. Więc nie mogę powiedzieć, żebym kiedykolwiek dostał od świata sygnał, że coś jest nie tak. Nie wiem, koledzy mi zazdrościli, że nie muszę chodzić na religię. Mówiłem, wolna. Właściwie raz się zdarzyło, że niejaki ciepełko wepchnął się w kolejkę do rzutu piłką lekarską. I jak ja powiedziałem, że się wepchnął, to odwrócił się, splunął mi jakoś tak mniej więcej w twarz, trochę nie trafił. I już nie pamiętam, co powiedział, zamknij się, Żydku, czy coś w tym rodzaju. No bo ja też jakby trochę się obnosiłem, byłem dumny z tego nowo odkrytego supermocy, nowo odkrytej. No i ja zdążyłem tyle zrobić, że wziąłem to i wytarłem o niego, co jego z kolei strasznie obrzydziło, jego własna ślina mu się bardziej go obrzydziła niż mnie chyba. A poza tym wszyscy koledzy się rzucili na niego i go stłukli. Więc to też było takie doświadczenie, no niby właśnie antysemickie, ale zakończone w taki sposób, że on leżał upokorzony, bo moi koledzy, a właściwie bo wszyscy chłopcy w klasie stanęli po mojej stronie. Jedyne, co by mogło przypominać, owszem, no wiadomo, Warszawa lat 90. czy 80. pełno było szubieni z gwiazdami Dawida, tego typu rzeczy, ale umówmy się, prześladowany wtedy był każdy. Ja wtedy byłem zaczepiany oraz okradany nie z racji pochodzenia. Po prostu takie to, no, tak to było wtedy. Można było w mordę dostać za dowolną rzecz. Potem już po liceum, w czasie liceum miałem taki pomysł, żeby wykorzystać to pochodzenie i pojechać na studia do Tel Awiwu, anglojęzyczne. Przez rok połączony z Ulpanem i być może nawet zrobić Aliję w ogóle, tak mi chodziło po głowy. Przygotowałem wszystkie papiery, zacząłem zdawać różne rzeczy, tefla zdałem, mam jakieś wymagane papiery. Załatwiłem papiery, że babcia i dziadek byli w gminie żydowskiej w Düsseldorfie, nawet nie wiedziałem o tym, ale okazało się, że byli zapisani jako do gminy żydowskiej w Düsseldorfie. Jak przyszło co do czego, to poznałem przyszłą byłą żonę. W każdym razie poznałem osobę, która potem była rzeczywiście ważna w moim życiu przez lata. I nie pojechałem. Nie,
nie jest tak, że cały temat odłożyłem na półkę, bo jeździłem cały czas, to było istotne, no ale czułem, że to jest na tyle ważne, że jednak warto działać dalej. Natomiast studiowałem anglistykę i to był błąd. I po roku jak mnie wykopali i nie dziwiłem się, choć wykopali też wykładowcy, który chciał mnie wykopać i też im się nie dziwię. Niemniej wiedziałem, że coś muszę studiować. Chciałem coś studiować, nie miałem kompletnie pomysłu co i czym się zająć w życiu. Nie chciałem iść do wojska, to jeszcze były takie czasy. Miałem niby jakieś tam w razie czego papiery, że tak około coś mam, no mniej więcej przerost, tam niedomykalność mitralną, może by przeszło. Ale i tak na te studia chciałem iść, no bo no co do pracy, bez sensu. Popatrzyłem na książki, które mam i zobaczyłem, że tak jedna trzecia albo i nawet połowa, albo jeszcze więcej dotyczy w zasadzie Żydów w jakiś sposób. Często polskich, ale niekoniecznie. No i w sumie po co się kopać z koniem? No skoro już i tak, no to może pójdę na jakieś takie studia o Żydach, może będzie łatwo. Może różne rzeczy już będę wiedział. Może to będzie wchodziło mi samo, skoro i tak mnie to interesuje. Z historii zawsze miałem truje na szynach, ale jak było o Żydach, to szło mi świetnie. No to poszukałem hebraistykę, znalazłem hebraistykę na UW. Nie było naboru, malutki wydział i akurat we wrześniu, po wakacjach, zrobili dodatkowy nabór, bo się zmienił kierownik. No i zdałem. I było piękne 5 lat. Co prawda były zerwane wtedy kontakty z uniwersytetami w Izraelu przez poprzedniego kierownika. Nie było żadnych w ogóle. Jeśli chodzi o pracę, karierę, to było żałosne. Polin jeszcze nie istniało. No nie było żadnych perspektyw, ale w ogóle nie o to mi chodziło. Chciałem studiować coś, co mi przychodzi łatwo. Nie, żebym miał same piątki. Wręcz przeciwnie, ale przychodziło mi, miałem przyjemność po prostu. I zdarzały się momenty, kiedy miałem piątki, co na innych studiach mogłoby przyjść, w ogóle nie przyjść. Albo po prostu były tematy, które mnie tak wciągały. Był na przykład gramatyka czasowników hebrajskiego biblijnego, która jest odmienna trochę, z wokalizacjami i z wyjątkami. Z tego miałem piątki, cały czas. Jak miałem czwórę, to wykładowca wzywał mnie co tydzień na poprawę, bo mówił, że ja wiem, że ja zasługuję na piątkę. Mówiłem, nie, proszę, no chociaż raz ta czwórka, mam inne egzaminy. Wiesz, że zasługujesz na piątkę, doucz się tych dwóch form i wróć za tydzień. Więc byłem świadom tego, że są nisze, które mnie wciągają bardzo i napisałem pracę magisterską o szwa, czyli o dwóch kropeczkach pod spółgłoską, które zazwyczaj oznaczają brak samogłoski, ale czasem mogą oznaczać samogłoskę. Nie do końca wiadomo w sumie jaką. W dzisiejszym hebrajskim to jest krótkie e i to takie nawet często pochylone. Ale kiedyś bywało różnie. Więc napisałem całą pracę o tym, parę dziesiąt stron, przechodząc również przez temat karaitów, bo to jest tam istotne bardzo, również współczesnych, którzy się nazywają karaimami, to też jest istotne. I skończyłem te studia z poczuciem, że to był dobry wybór i że nie mam żadnej pracy potem. I ruszył wtedy nagle projekt, znaczy ruszył projekt, to są duże słowa, pojawiło się malutkie ogłoszenie na gronie tematycznym, to jeszcze było przed Facebookiem, dla hebraistów, że można spisywać nagrobki. Uznałem, że w sumie pójść nie zaszkodzi, dowiedzieć się o co chodzi. Poszedłem, okazało się, że płacą lepiej niż cokolwiek, co wtedy wchodziło w grę i że płacą za to, że się jest w dżungli na okopowej i się spisuje dane z nagrobków, nie mając nikogo nad sobą, nikogo nad głową, kto mówi szybciej, szybciej, czas leci, albo tu źle zrobiłeś, tak naprawdę ucząc się tego od zera. I powiedzieli nam, nie wiemy ile to będzie trwało, może 10 lat, może 4, może 8, ale musicie się przygotować na to, żeby z nami być do końca. I to jest ważna deklaracja. Jeżeli zaczynacie to robić, to robimy to, aż spiszemy wszystko. Nie wiemy ile tego jest.
To mi się bardzo spodobało, bo dla mnie to oznaczało nie, że sobie że zmarnuję sobie życie i młodość, to dla mnie oznaczało, że nikt nie będzie cisnął tempa, w jakim mamy to robić. Że ja będę mógł przy tych kamieniach po prostu spędzać cały dzień w lesie. Że będą ptaki śpiewać, robale łazić, słońce świecić, drzewa szumieć i nikt nie będzie do mnie mówił, nie będę miał kontaktu właściwie w ogóle z żywymi ludźmi. Brzmiało idyllicznie. Wciąż jeszcze wtedy średnio lubiłem ludzi, co do zasady. I się spełniło. To było dokładnie to, co sobie, tak jak to sobie wyobrażam. Ale to jeszcze przygoda, bo w tej dżungli przez te parę dziesiąt lat poprzewalały się drzewa 30-metrowe, z nich powyrastały nowe, jakieś liany, mech. Trzeba było chodzić po tym, żeby się przedostać z jednego fragmentu cmentarza na drugi i spisywać macewy, które są kompletnie przykryte. No, to było wspaniałe. To była przygoda, przygoda życia tak naprawdę, która trwała 4 lata. Była codzienna praca. W tym czasie miałem dzieci. Żona musiała zasuwać, żeby nadrobić fakt, że ja zajmuję się moją pasją, a pieniądze z tego są takie okej dla pary, ale dla pary z dziećmi to już nie. A ja nie chciałem przerywać. Czułem, że to ma sens, że jak będę to robił dalej, to będę potem dumny, że jak skończymy to w ogóle kiedykolwiek, to to będzie jedyne w swoim rodzaju osiągnięcie. Choć nie wierzyłem w ogóle, że to skończymy. A jak już skończyliśmy, to uznaliśmy, że dobra, mamy teraz zestaw umiejętności, których prawie nikt nie ma. Tych cmentarzy w Polsce żydowskich jest, nikt nie wie ile, ale takich do spisania to pewnie ze 400 i się rozpadają, no bo widzieliśmy to na Okopowej. Ten kamień właśnie zakończył swój żywot technologiczny, właśnie się rozpada. Te dane są tylko na tym kamieniu, to jest nośnik. Nośnik informacji o konkretnych ludziach, którzy przeżyli całe życie i o których nie ma informacji często już nigdzie indziej. Trzeba ratować, ale nie sklejać te kamienie. Uznaliśmy, że nie ma to, nie wierzyliśmy w to, że kiedykolwiek ruszą projekty renowacji fizycznie tych miejsc. Trzeba ratować tę pamięć. Więc zarejestrowaliśmy fundację i zaczęliśmy jeździć. Spisaliśmy ich w tym momencie już ponad, bo to trwa cały czas, ponad 115, 120, coś takiego w pełni spisanych. Na początku to było wszystko na partyzanta. Jakieś małe pieniądze, bez konsultacji z kimkolwiek, bo jak próbowaliśmy konsultować się, oczywiście okazało, że całe środowisko jest skłócone straszliwie. Nie możemy wejść tu, dlatego że to, ktoś to wykorzysta potem przeciwko komuś tam. Instytucja jedna nas wesprze i wtedy będzie miała przewagę nad drugą i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu incognito wsiadaliśmy w pociąg albo w auto. Jechaliśmy, przeskakiwaliśmy przez mur nielegalnie, spisywaliśmy wszystko, robiliśmy zdjęcia i uciekaliśmy. I potem rzucaliśmy to od razu w sieć ze zdjęciami i często z danymi GPS. I dopiero po latach to zaczęło być takie bardziej oficjalne, legalne i dogadane. Zaczęliśmy jeździć na konferencje, dostawać jakieś nagrody za to, bo wtedy też się zaczynał ten ruch genealogiczny internetowy. Wszystko zaczynało być coraz bardziej zdigitalizowane i no i to, co my robiliśmy, okazało się bardzo cenne. Więc ludzie chcieli nam pokazać, jak bardzo to jest dla nich cenne. Podziękować, spotkać się z nami, zobaczyć, co to za ludzie dziwni w ogóle robią takie rzeczy. Dużo pojeździłem po konferencjach, to było fajne. Owszem, większość tych ludzi to byli emeryci, którzy zajęli się genealogią, bo wcześniej mieli bardzo pracowite życie jako bankowcy czy księgowi i potrzebowali pracy umysłowej na emeryturze, łączenia tych wszystkich danych, ale umysłowo wciąż wspaniałe osoby. Po prostu nie było za bardzo imprez na tych konferencjach. Wszyscy szli spać o 18. No i w ten sposób powoli jakoś ugruntowywała się zupełnie bezwiednie, bez żadnych planów moja pozycja jakaś tam w środowisku generalnie badaczy czy aktywistów na polu historii, kultury, tradycji Żydów, genealogii polskich Żydów. Z tego spisywania cmentarzy wynikło to, że ludzie się do mnie zgłaszali z całego świata, żebym im zrobił jeszcze jakieś badania. Więc się zrobiłem dość obyty też w tych wszystkich archiwaliach i różnych źródłach dostępnych. A potem chcieli zacząć ze mną jeździć, co mnie przerażało na początku, ale się okazało po pierwsze, że to jest samograj, a po drugie, że to są świetne pieniądze.
I tak naprawdę w ten sposób dopłynąłem do pandemii i tydzień przed pandemią podpisałem, że zostanę dyrektorem cmentarza, bardzo się martwiąc, jak ja to wszystko połączę. Po czym przyszedł lockdown, wycofali się wszyscy klienci i mogłem się spokojnie skupić na zarządzaniu okopowo. A to jest istotne dla mnie też dlatego, że w połowie projektu spisywania, jak jeszcze już po studiach, ale że miałem tam 20, nie wiem, 7, 8, coś takiego. Krzyliśmy, że jest ten las taki mokry, gęsty. Odkopywaliśmy te kamienie i leżał taki jeden wielki, taki czarny, z czarnego granitu, ze symbolem lewitów, czyli dzbanem, z którego leje się woda na często na dłonie, tutaj po prostu lała się woda do misy. Porośnięty mchem tam różnymi rzeczami, więc zacząłem go, no przyznaję, nogą, bo tak było najszybciej w wielu przypadkach, nogą odgarniać te rzeczy i od razu przygotowałem sobie już tutaj fiszkę, długopis i zacząłem spisywać i tak spisywałem się i widziałem, że ja znam te dane, znam te imiona, znam te nazwiska i potem się upewniłem, czy rzeczywiście to jest to samo, co mi mama pokazywała w jakimś tam dokumencie, w jakimś momencie, nawet nie pamiętam, czemu mi to pokazywała, ale był jakiś taki moment, że mi tam pokazywała różne papiery rodzinne i tam były te dane, więc się upewniłem i tak, to był mój prapradziadek z Milsteinów, którzy byli lewitami. Zresztą Chorowicy też lewitami byli. I poczułem coś. Potem się zastanawiałem, jak to nazwać. I chyba najbliższe jest, że poczułem, że przynależę do czegoś. Do punktu, do miejsca, do kamienia, do tego lasu. Ale że jest jakiś punkt na ziemi, gdzie w jakimś sensie przynależę, co było dla mnie nowe. Wychowywano nas już w drugim pokoleniu dość internacjonalistycznie, że należy nam się to, żeby się czuć u siebie wszędzie. I to poniekąd działa. Ja czuję się, nigdzie się nie czuję zagrożony, czy wyrzucony, jak ryba wyrzucona na brzeg. Czuję, że wszędzie sobie poradzę, ale ceną za to jest brak niespecjalnie dojmujący, zwłaszcza jak się o nim nie wie, ale brak takiego no właśnie miejsca po prostu geograficznie. Potem znalazłem jeszcze z kilkanaście albo ponad 20, nie pamiętam, macew moich przodków, nawet nie kuzynów, tylko przodków, kuzynów tam jest jeszcze więcej. I sobie pomyślałem, kurczę, przecież to jest to, co my umożliwiamy ludziom z całego świata po raz pierwszy. Że oni mogą trafić najpierw w internecie. Kamień, na którym są dane, które oni znają z opowieści rodzinnych, nie mają żadnego papieru, żadnego zdjęcia, nic. Wiedzą tylko, że był jakiś, dajmy na to, nusyn i ożenił się, dajmy na to, szpryncą. Te imiona dla nich brzmią jak Hansel i Gretchen, nie pamiętam, ale w każdym razie jak z baśni braci Grimm, albo zupełnie nierealnie. Jakieś nazwisko panieńskie znają i coś tam i nagle patrzą, jest wielki kamień po prostu, stoi gdzieś w lesie i wszystkie dane się zgadzają, twardy dowód, można odwiedzić, w każdej chwili położyć kamyk. To jest mocne, to dla wielu ludzi jest bardzo mocne. Wielokrotnie byłem świadkiem tego nawiązania, ponownie połączenia, kiedy żywa osoba staje przy kamieniu. To zawsze jest wzruszenie. Nie zawsze. Zazwyczaj. Może u mnie zawsze. W każdym razie wtedy dopiero poczułem, że to, co ta baza danych, to nie jest tylko przygoda. Że to jakoś w sumie ma sens w przypadku tego, kim jestem. I czego ja sam potrzebuję, czy potrzebowałem. I że to właściwie się łączy logicznie w całość. I wtedy zacząłem czuć, że być może w zasadzie to jest jakaś przyszłość dla mnie. Że chyba, że być może nie ma innego wyjścia. Bo wtedy jeszcze grałem w zespole na basie i miałem wizję taką, że będę gwiazdą estrady. Że basiści w ogóle rzadko są gwiazdami estrady. No ale taką w bezpieczny sposób, że tam stoję
w drugiej linii, ale okej, okay, a całe moje życie się obraca dookoła właśnie. Tak to sobie wyobrażałem. A to spisywanie to, no to no taka przygoda tymczasowa, projekt. No, okazało się odwrotnie. I sam nie wiem w tym momencie, co o tym myśleć, bo nigdy nie planowałem. Zapisałem się do gminy, co też nigdy nie było w moich planach. Co więcej, co wstrząsnęło dość mocno rodziną, że nagle chcę należeć do jakiejś grupy ludzi. Nie wiem, co by o tym myśleli babcia i dziadek. No, jednak poświęcili dość dużo czasu na to właśnie, żeby się wyrwać z tego. Ale z drugiej strony w Düsseldorfie się zapisali do gminy. No. Tak czy inaczej, nie jest to trajektoria, którą przewidywałem kiedykolwiek. Mimo, że właściwie patrząc na to właśnie, co mnie interesowało w świecie i na to, z jakimi ludźmi się lubiłem spotykać i do dziś lubię, to tak trochę to się napraszało. Miałem taką fajną grupę, no bo nie ukrywajmy, no, staram się być profesjonalistą, ale jedni turyści, z którymi jeździłem, byli z mojego punktu widzenia fajniejsi, a inni mniej fajni. Większość była spoko, no, ale niektórzy byli wyjątkowo fajni. I ci byli rzeczywiście tacy, dla nich to było, oni chcieli z tego zrobić sobie wyprawę życia. Co wieczór była biesiada do 23, próbowali wszystkich alkoholi lokalnych. A byliśmy w Lubelskiem i tam akurat fajnie można to było zrobić, bo rzeczywiście wszyscy mieli swoje alkohole, jakieś nalewki, bimbry i tak dalej. Dużo lokalnych, fajnych rzeczy do jedzenia, takich nieoczywistych. Więc co wieczór była impreza. Co prawda ja potem musiałem od 8 rano ich znowu wozić, oni sobie chrapali tam z tyłu, no ale płacili dobrze. I w jakimś momencie, w czasie jednej z tych właśnie takich biesiad, wymyślili, tam był z nimi rabin reformowany z Manhattanu i to on chyba wymyślił taką grę, że każdy teraz powie, każdy sobie wyobrazi, co by jego dziadek, babcia, jakaś taka ważna postać z przeszłości, co by powiedział, czy powiedziała, widząc ich w nominalnie żydowskiej restauracji w Lublinie, w Polsce, w tym momencie, szczęśliwych, jak myślą, co by... No i oni mówili, każdy po kolei grzecznie, ciekawe rzeczy, każdy co innego tak naprawdę. To było, samo w sobie to już było ciekawe, że każdy mówił, zastanawiał się i mówił zupełnie co innego. I doszło nagle do mnie, a ja tam jednak pełniłem funkcję przewodnika, tłumacza, załatwiacza, kierowcy. Nie byłem, no nie czułem się częścią tej grupy, no ale takim zaświtało, że właściwie przecież dlaczego ja bym miał się nie wypowiedzieć. I zastanowiłem głęboko. Nie miałem gotowej odpowiedzi. Wyszedłem zapalić i ten rabin chyba do mnie dołączył. Pamiętam kto. No, ktoś z nich wyszedł do mnie i spytał, czy tam po jakimś czasie, i spytał, czy już wiem. Więc powiedziałem, że chyba tak. Że chyba powiedzieliby, po co ci to całe żydostwo? Po co ci to? My już się tego pozbyliśmy. Nie wzięliśmy nic nowego. Zamiast. To jest niepotrzebne. A to swoją drogą to jest zegarek po dziadku Karolu. Tym właśnie, co niemiecką kulturę tak szanował. Od niedawna go noszę, gdzieś tam go znalazłem. To jest Omega. Według zegarmistrza, który się zna na takich zegarkach, to jest 44 około, no bo on jest też modyfikowany. Ma wymienione, on jest tak jakby złożony z dwóch, może trzech. Jest złoty. Ale zegarmistrz mnie uspokoił, albo raczej upokorzył. Powiedział, tak, złoty. Omegi z tamtych lat są tanie jak barszcz. To była wtedy firma, nikt jej nie szanował. Dopiero kiedy wymyślili mechanizm konkretny, zresztą chyba ten, który tu jest, to inne firmy zaczęły kopiować ten mechanizm i w ten sposób renoma Omegi wzrosła. Także teraz to rzeczywiście już jest taka wielka firma, ale wtedy były inne zegarki były cenione dużo bardziej. A Omega była traktowana jako taka masówka, taka popelina po prostu dla każdego. No i oni się ratowali tym, że ładowali to w złotą kopertę i wtedy chociaż jakby odrobinę ten prestiż wzrastał. No i teraz tak, skąd u dziadka taki zegarek? To jest
On ma tu z tyłu ślady po skuwaniu jakiejś inskrypcji. Coś tu było napisane i widać tylko ślady dłutka. Co to oznacza? To oznacza, że to nie była inskrypcja ani przez mojego dziadka napisana, ani dla niego napisana. Ale dziadek też nie był człowiekiem, który by kradł sikory i skuwał inskrypcje. No, wręcz przeciwnie. Natomiast jego ojciec był wędrującym zegarmistrzem. Według legendy, oczywiście babci Celiny, był to potomek wielkiego, bogatego kupieckiego rodu z Niemiec, który się zbuntował, bo nie chciał być takim właśnie zwykłym burżujem. Ruszył w świat i był wędrującym zegarmistrzem i tak dalej, i tak dalej. No ja potem to sprawdzałem, nie wydaje mi się. Urodził się w Zawierciu, więc jako Chaim Szyja Ackerman, więc no nie brzmi to jak potomek wielkiego kupieckiego rodu z Altony. Ale był rzeczywiście wędrującym zegarmistrzem i dotarł w ten sposób do Trzebini, gdzie no faktycznie ożenił się z córką bardzo wpływowej lokalnej, chyba najbogatszej lokalnej rodziny Zellingerów, zaskakujące dla wędrującego zegarmistrza. No, nie wiem, jakby z papierów wynika, że jego przodkowie żyli w Zawierciu przez lata jako tam zwykli handlarze. Może on sam sobie był wybitny. No bo też nie sądzę, żeby w zegarmistrzostwie mógł aż tak się... No to są pytania, na które już odpowiedzi nie dostanę, a jakbym wtedy dostał, to i tak by nie były do końca prawdziwe. To by były odpowiedzi wizerunkowe. I Karol miał ten zegarek jakoś w kontekście swojego taty. Optymistycznie można by zakładać, że on został oddany przed wojną do naprawy. Przyszła wojna, nie zdążyli oddać, więc został w rodzinie. A wtedy czemu byłby składany z paru elementów? Kusi, żeby uznać, zwłaszcza, że no, powiedział zegarmistrz, że to raczej 44, 43, żeby uznać, że on został zdjęty z ręki jakiegoś Niemca. Albo ktoś przyniósł, wiedząc, że mój pradziadek się zajmuje zegarkami. I ten ktoś potem został załatwiony. Nie wiemy. Próbowałem sprawdzić, czy da się coś z tej inskrypcji tam. Podobno nie. Podobno żadna technologia tego nie jest w stanie odczytać. Ale uznałem tak. Znałem mojego dziadka Karola. Znałem jego moralne i etyczne podejście do świata. Jeżeli on to czasem zakładał, to nie może być rezultat jakiejś odrażającej zbrodni. Ani jakiegoś ohydnego postępku moralnie. Jaka jest tego historia? Nie wiem. Ale mało mam rzeczy. Po dziadku i po babci. Więc założyłem go specjalnie na tą rozmowę. On też pokazuje, jaką osobą dziadek był. Oczywiści ludzie, jeśli by sobie próbować wyobrazić tak za... Byli ciekawi. Nie poruszam tu w ogóle kwestii rodziców mojego taty i w ogóle mojego taty, bo to nie są Żydzi. Więc to nie do tej rozmowy. A spotkali się moi rodzice już po wyjeździe dziadków w latach 70. i są razem do dzisiaj. I są bardzo szczęśliwi. A zdaje się, że mój tatuś jest również bardzo szczęśliwy, że w ten sposób jeszcze bardziej się oddalił od katolickości i polskości. Nie jest to człowiek buntowniczy ani zgorzkniały, ale jak o kościele się odzywa, to ani nawet nie jest to człowiek, którego można by nazwać lewakiem, ale nie słyszałem chyba żadnego lewaka, który by aż tak mówił o kościele jak mój tatuś. Więc stąd powstałem ja.